przebytych wielu dróg, spod zabłoconych kopyt pryska. Przed nami gdzieś Moskal czai się, za nami został ból i strach. W Chojnie zorganizowano obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Patronat nad tym wydarzeniem objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Wszyscy, którzy tego dnia pojawili się na Placu Konstytucji 3 maja, mogli zapoznać się z sylwetkami żołnierzy wyklętych. Pojawiła się również grupa rekonstruktorów z wojskowym pojazdem. Szanowni Państwo, dziękuję Pani Dyrektor i wszystkim pracownikom Centrum Kultury za podjęcie się właśnie tego przedsięwzięcia, a wszystkim współuczestnikom, współorganizatorom też dziękuję i życzę udanego, miłego dnia, wielu wrażeń. Porosła trawa, cienie pod piwem. W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się pokaz filmu, a na zewnątrz można było spróbować swoich sił m.in. na strzelnicy pneumatycznej, czy też odbyć przejażdżkę konną. Zorganizowano również symboliczny bieg, a wszyscy, którzy zgłonili, mogli skosztować pysznej wojskowej krochówki. Niczego mnie nie żal, wszystko ma początek, wszystko ma też swój kres. I ty nie rozpaczaj, chcę by swoim życiem żył trochę za mnie, wolę to od swoich łez. Czy wiesz, nie zostanie z nas nic, prochy rozwieje wiatr.